Cześć, tu Paweł Dącbach, a ze mną dzisiaj nasza gościni Marta Kiermasz. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Moja redakcyjna koleżanka, dziennikarka Vox FM, która niedawno wydała swoją pierwszą debiutancką książkę zatytułowaną Zło i specjalnie wyszliśmy ze studia, żeby oddać trochę klimat w pewnym mrocznym miejscu. Jak ci się podoba? Bardzo. Rzeczywiście idealnie pasuje do książki, która zawiera naprawdę bardzo mroczne historie, więc zdecydowanie idealne miejsce na takie rozmowy. To na początek. Jest genialna, przerażająca, okrutna, niezwykle prawdziwa w swoim przekazie. Świetnie poprowadzona narracja przenosi nas w świat zła, świat seryjnych morderców. Wielki szacunek za zagłębienie się w tak mroczny świat. Taki komentarz znalazłem na temat twojej książki. O, dziękuję, bardzo dziękuję. Ja jeszcze nie znalazłam żadnego, szczerze mówiąc, ale też nieszczególnie szukałam, bo trochę boję się odbioru, bo nie jest to łatwa tematyka i nie każdemu może przypaść do gustu. Mhm. Powiedz, zanim przejdziemy w ogóle do powstania książki, co poczułaś, kiedy pierwszy raz miałaś swój pierwszy egzemplarz przed sobą? Powiem szczerze, że to była taka mieszanka radości i trochę właśnie strachu ze względu na to, okej, to już się wydarzyło, ona już fizycznie rzeczywiście jest. No i pytanie, jak właśnie zostanie odebrana. No ale była to też ogromna radość i wzruszenie. Nie ukrywam, że trochę łza gdzieś tam poleciała, bo bardzo marzyłam o tym, żeby wydać swoją własną książkę. I cieszę się, że właśnie udało się wydać książkę jeszcze w dodatku w tematyce, która mnie bardzo interesuje. No właśnie, w ogóle skąd pomysł na wydanie książki? Pomysł nie był mój. Pomysł był, pochodzi od naszego szefa, Piotra Rzepkę, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. W trakcie rozmowy o podcaście, o tym, jak go rozwijać, zapytał mnie, czy myślałam o tym, żeby może przelać to wszystko na papier. I tak poszło, szczerze mówiąc. Ja powiedziałam, jasne, nie ma problemu, bardzo lubi pisać, czego efektem są właśnie podcasty, bo odcinki nie są krótkie, tylko zazwyczaj mają minimum 25-35 minut, więc troszeczkę trzeba się napisać, więc dla mnie nie było absolutnie żadnego problemu. I z takim entuzjazmem do tego bardzo podeszłam. Wszystkie Marty podcasty oczywiście znajdziecie na vox.fm.pl, w serwisach streamingowych, na YouTubie jest ich naprawdę już dużo tych odcinków, ale to potem jeszcze wrócimy do podcastów. Kiedy pojawiła się propozycja napisania książki, zastanawiałaś się chociaż przez sekundę? Nie. Nie. Nie, to była od razu odpowiedź tak i nie odpowiedziałam tylko dlatego, że tak wypada odpowiedzieć szefowi, ale dlatego, że naprawdę tego chciałam. No dobrze, w książce mamy historię 7 seryjnych morderców. Tak. Ty mówisz o nich antybohaterowie, prawda? Tak. Dlaczego? Trochę ciężko mówić o nich bohaterowie. Tak, dokładnie. Dlaczego padł wybór właśnie na te 7 osób? Szukałam, a nawet może nie tyle szukałam, tylko zdałam się na swój instynkt, czyli kierowałam się tymi postaciami, które gdzieś mocniej mnie dotknęły, które znałam troszeczkę bardziej, bo to były, w większości z nich to były postacie, z którymi się miałam styczność już wiele, wiele lat temu, czyli to nie są historie, które dopiero teraz odkrywałam, ale znałam je już od dawna. Natomiast one mnie po prostu gdzieś najgłębiej poruszyły, dlatego zdecydowałam, że jeśli moja pierwsza książka ma się ukazać, to muszą to być takie historie, które ja osobiście gdzieś jakoś wewnętrznie przeżyłam. I właśnie stąd wybór na te 7 postaci. Która z tych 7 postaci okazała się dla ciebie najbardziej paskudna, taka wręcz, nie wiem, no patologiczna, jak zaczęłaś odkrywać ich tajemnice? Najtrudniej mi się pisało, wbrew pozorom, o Johnie Wayne'ie Gacy. Sama postać Gacy'ego jest bardzo odpychająca. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek współczuciu, o jakiejkolwiek, nawet nie sympatii, bo ciężko mówić o jakiejkolwiek sympatii w ogóle względem seryjnych morderców, ale był on tak arogancką postacią, tak odpychającą, tak też niezwykle pewną siebie, że nie miałam tutaj ani krzty sympatii do niego, ani nie potrafiłam jakoś tej historii napisać w ten sposób, że chciałabym bardzo mocno zgłębić gdzieś te jego emocje. Wyjątkowo patologiczna postać, wyjątkowo okrutny w swoich zbrodniach i dlatego właśnie on zdecydowanie jest takim moim numerem jeden antybohaterów wszelkich. Tam jest 7 postaci, jest też 1 Polak i 1 kobieta. Tak. Jeśli chodzi o Polaka, to jest to Mariusz Trynkiewicz, czyli postać bestii z Piotrkowa, którą zna, myślę, większość Polaków w tym kraju. Każdy chociaż raz spotkał się z tym nazwiskiem. Mężczyzna, który zabił w bardzo brutalny sposób 4 niewinnych chłopców, więc mamy mordercę pedofila. Bardzo chciałam opisać tę historię, bo jest to historia, która miała swój ciąg dalszy również już wiele lat po wyroku, ponieważ Mariusz Trynkiewicz został pierwotnie skazany na karę śmierci, ale później w wyniku zmiany ustroju tę karę zamieniono na 25 lat więzienia, a więc Mariusz Trynkiewicz bardzo mocno
mocno powrócił do mediów, gdy zbliżał się koniec odsiadki, prawda? Więc zmusił rządzących ówcześnie do zmiany w ogóle prawa, do stworzenia ośrodka w Gostyninie, tak zwanego ośrodka dla bestii, gdzie mogłyby trafiać takie osoby jak właśnie Mariusz Trynkiewicz. Jest to historia bardzo trudna, bardzo skomplikowana, ale też właśnie dlatego chciałam ją bardzo zgłębić, dlatego że to, czego dokonał, chociaż słowo dokonał, to tak naprawdę jest bardzo złe w tym kontekście, ale to, co zrobił Mariusz, czyli zabójstwo czterech chłopców, to jest taka zbrodnia, która zawsze, jeśli mówimy w ogóle o zbrodniach wobec dzieci, to jest taka zbrodnia, która robi ogromną wyrwę w społeczeństwie i bardzo porusza ciężko bardzo jest. Ludzi. Tak, i bardzo ciężko jest później gdzieś te szczeliny załatać, prawda? Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o lokalnej społeczności w Piotrkowie Trybunalskim. Dlatego tym bardziej chciałam. No i tam pojechałaś. Pojechałam do Piotrkowa, rozmawiałam z byłą sąsiadką, chociażby Mariusza Trynkiewicza. Byłam w jego bloku, w lesie, w którym próbował pozbyć się ciał tych chłopców, właśnie po to, żeby jak najbardziej zrozumieć tę grozę, która wydarzyła się w latach 80. w Piotrkowie. No i kobieta, czyli Eileen Wuornos. Bardzo zależało mi na tym, żeby tę historię też przedstawić, dlatego że jest to historia, myślę, że jedna z takich najbardziej tragicznych, bo Eileen jest dosyć dużą ofiarą, bym powiedziała, całego amerykańskiego systemu, czyli dziewczyna, która tak naprawdę stała się wyrzutkiem społeczeństwa i która znikąd nie miała żadnej pomocy. Ale chciałam zrozumieć, dlaczego zdecydowała się właśnie na zabijanie, bo znamy wiele osób, które przeszły w swoim życiu wiele traum, ale nie zawsze sięgają po broń, później po na niewinnych ludzi, prawda? A poza tym Eileen zapisała się w niechlubnej historii kryminologii, ponieważ jest pierwszą kobietą w Stanach Zjednoczonych, która została skazana na 6-krotną karę śmierci. No i doskonale wcieliła się w tę postać Charlize Theron, prawda? W filmie Monster, chyba z 2003 roku. Tak, bardzo dobry film, bardzo dobrze zagrana postać Eileen. Zresztą zasłużenie Charlize została Oscara za tę rolę. Powiedz, ile czasu w ogóle spędziłaś na napisaniu tej książki i ile czasu spędzałaś na szukaniu wszelkich informacji dotyczących tych osób, o których pisałaś, bo domyślam się, że to nie są takie zwykłe informacje ogólnodostępne, nie są to takie zwykłe akta. Musiałaś naprawdę gdzieś w te odmęty internetu wejść. No niestety tak, trzeba było przeglądać takie, bym powiedziała, zakamarki nie zawsze dostępne na pierwszy rzut. Wchodzenie w mnóstwo linków, załączników. No niestety też oglądanie zdjęć, prawda? Bo żeby dobrze zrozumieć i opisać, to trzeba było zobaczyć, jaka była skala tych wszystkich zbrodni. Łącznie cały proces, jeśli chodzi o powstawanie książki, to było mniej więcej 7 miesięcy. Były dni, że poświęcałam na nią 5 godzin, ale były dni, że poświęcałam na nią 18 godzin. Były momenty łatwiejsze, były momenty bardzo trudne, jak na przykład w historii Teda Bundy'ego. 5 godzin mniej więcej zajęło mi ustalenie jednej daty, bo każde źródło podawało zupełnie coś innego, więc... I to się nazywa rzetelność. Tak. Inaczej ta książka nie mogłaby powstać tak naprawdę. Ale to też przesłuchiwanie wywiadów, tłumaczenie tego wszystkiego, no i w przypadku właśnie Mariusza Trynkiewicza, czyli pojechanie do Piotrkowa i tu sięgnięcie już po jego również akta sprawy. To czekaj, wspomniałeś chyba o czterech postaciach, to jeszcze są trzy postaci. Przypomnij nazwiska. Jeffrey Dahmer, czyli kanibal z Milwaukee, o nim jest akurat bardzo głośno w ostatnim czasie. Przez serial, no i szykowany jest za chwilę, pojawi się też dokument. Mamy też Richarda Ramireza. Mamy również Eda Kempera. To jest bardzo przerażająca postać. Myślę, że obok Jeffrey'a Dahmera jedna z najbardziej. Będzie druga część książki? Chciałabyś? Bardzo bym chciała. Wszystko zależy oczywiście od zainteresowania. Mam nadzieję, że jeśli ta książka znajdzie dosyć takie szerokie grono odbiorców, to ja zdecydowanie jestem gotowa, żeby drugą część napisać. Sporo tych seryjnych morderców jeszcze zostało? Bardzo dużo. Gdybyś miała wybierać? Bardzo dużo. Myślę, że kilka tomów spokojnie mogłoby powstać. Uła. To tak zbliżając się do końca, powiedz mi jeszcze, skąd to zamiłowanie do takiej tematyki właśnie? Nie, znaczy, czy zamiłowanie, no nie wiem, czy to dobre słowo jest akurat. Zainteresowanie. Tak bym to powiedziała. Szczerze mówiąc, chyba najprościej by było powiedzieć, po prostu taka się urodziłam. Gdy byłam dzieckiem, sięgałam zawsze po te historie bardziej z dreszczykiem, uwielbiałam Hitchcocka i zawsze lubiłam gdzieś takie historie, które wywoływały we mnie silne emocje, więc od horrorów, thrillerów przeszłam do prawdziwego życia, bo okazuje się, że potworów nie trzeba szukać w książkach fantastycznych czy w filmach, bo te potwory są po prostu wśród nas. Więc zresztą wiele filmów powstało na bazie właśnie tych prawdziwych historii. I
tak to jakoś się potoczyło, ale takim chyba największym punktem zapalnym, bym powiedziała, to było w momencie, kiedy mniej więcej 12-letnia ja zobaczyła pierwszy raz Milczenie owiec, trochę tak z zarogu, bo rodzice nie pozwalali, ale zobaczyłam i wtedy zrozumiałam, o tak, to jest tematyka, która mnie naprawdę interesuje, bardzo chciałam być jak Clarice Starling, nie wyszło, bo nie pracuję w FBI, ale była to rzeczywiście taka historia, która mnie poruszyła bardzo mocno. I jeszcze jedna kwestia. Czas na spotkanie autorskie. Gotowa? Gotowa. Jestem gotowa jak najbardziej. Na spotkania z czytelnikami? Tak, pierwsze spotkanie mam, co mnie bardzo cieszy w moim rodzinnym Sieradzu, bo to jest taki, myślę, dosyć sentymentalny wątek, że właśnie z miasta, z którego się wywodzę, to właśnie w tym mieście będę mogła spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i nie tylko, z osobami bardzo mi bliskimi, no a później Targi Książki w Krakowie. I jeszcze jeden wątek, od którego też w sumie zaczęliśmy, podcasty. Rozumiem, że cały czas będziesz je rozwijać. Jak najbardziej, materia jest bardzo duża, co może wydawać się troszeczkę przerażające, ale tych historii jest naprawdę bardzo dużo. I też myślę, że zainteresowanie jest dosyć spore, bo ludzie, słuchacze, widzowie bardzo lubią takie historie. Myślę, że to wynika troszeczkę z naszej natury, że my trochę jednak lubimy się bać. Mhm. Marta Kiermasz, dziennikarka Vox FM, moja serdeczna koleżanka. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.